Dobra, więc witam osoby, które dopiero co przybyły. Przed nami bardzo ciekawe gry. Myślę, że będą. Po lewej stronie Lovely, po prawej stronie natomiast jest Oz. Korea kontra Białoruś. Spotkamy się na serwerze North American, czyli północnoamerykańskim. Dokładnie. Oz, The Great and Powerful po prawej stronie, po lewej stronie, jak zawsze w kolorze żółto-złotym. Co kto woli. Jest Lovely. I słuchajcie, Lovely Banebust. Jak myślę Lovely, to myślę o Banebustie u niego dosyć często. A o Ozie, szczerze powiedziawszy, nie wiem. No Planet S, jeśli się nie mylę, tak mapa się nazywa. Na środku jest motylek, to jest Kes, mapa Kespowa. Chyba No Planet S, kurde, nie pamiętam. Podwójne, przepraszam, po prawej stronie złote minerały. Po lewej stronie złote minerały, ale do tej pory jeszcze nie widziałem takich gier, kiedy te złote minerały byłyby przejmowane. Pada u nich śnieg, pada też Warszawa Wesoła. Czy pada tutaj śnieg? Nie pada już, ale padał. Był taki okres, że śnieg padał, ewidentnie. Więc cóż ciekawego, Lovely coś będzie kombinował. Proxy Hatcherka ze strony Lovely'ego może? Nie no, Lovely, co ty robisz? Lovely, co ty kombinujesz? Okej, co nam tutaj kombinuje Lovely? Niech ktoś mi powie, bo on coś tą dronką chyba kombinował przez chwilę. Tylko nie do końca wiem co i dlaczego i o co w tym wszystkim biega. Albo się mu pomyliło i myślał, że to są cztery pozycje startowe, co byłoby bardzo dziwne. W każdym razie ta dronka nie była ortodoksyjna, była jakaś dziwna. Może tutaj ekspansja? Złota ekspansja. Jednak Lovely postanowił przejąć złotą ekspansję. To jest wielka ciekawostka. I widać, że coś innego. Szczerze powiedziawszy, to ja myślę, że możemy tutaj zobaczyć na przykład jakieś... Boże, w tym momencie widać, że jest to fast expand. Już coś Ozowi nie pasuje. Już coś mu tam w głowie skacze i coś mu mówi, że coś tu jest bardzo, bardzo mocno nie tak. Zobaczył, że ekspansji nie ma. Będzie czegoś szukał. No i jeżeli Oz mądrze zeskautowałby złotą ekspansję, to wtedy mógł tutaj oczywiście kanałem to przyblokować. Wydaje mi się, co może zrobić tutaj Lovely. Jest możliwość, żeby zagrał większą ilość roachy. No przejmuje sobie jeden gaz i właśnie. I właśnie, tutaj nie ma expy. A czy sprawdzi po prawej stronie? Nie sprawdza po prawej stronie, nie wie, że tu jest ekspansja. Więc na razie niespodzianka jest. Jak najbardziej na miejscu. No, ekstremalnie ciekawa akcja, naprawdę, naprawdę bardzo interesująca. Tutaj sprawdzę jeszcze te proxy hatche, nic na razie nie znalazł. Gaz już jest wydobywany tylko jedną dronką na razie. Tu będzie dosyć ryzykowny transfer, może być zauważone to, a więc z tym należałoby uważać. Dwa lingi w drodze, no i Oz cały czas się zastanawia, o co tu biega. Zeskautował te najbliższe bazy, nic tam nie zobaczył. Dronki już wyjeżdżają, no i teraz naprawdę ciekawa akcja, bo teraz Oz zauważył, że gdzieś te dronki jadą, będzie widział doskonale gdzie, ciężko będzie zabezpieczyć tą złotą ekspansję, chyba że planuje jakiś push na dwóch bazach, no co jest najważniejsze, pilnować tutaj trzeba, żeby żaden pylon nie był wybudowany, no ale Special Tactics na miejscu, bardzo późno zorientował się Oz, gdzie przeciwnik ma te złoto wydobywane, no i teraz nawet jeżeli ilość harwesterów będzie taka sama, no to większe wydobycie będzie dla Zerga. Oczywiście o wiele większe. Złota expa już jest, speed na lingach również jest. Gaz cały czas wydobywany. I co jest bardzo ważne, tutaj nie można pozwolić, aby przeciwnik podszedł w te okolice stalkerami. Pierwszy zelot chyba wyskoczył, niedługo się nowe jednostki też pojawią. To można pokazywać Ozowi, no zachęcić go, no zagraj agresywnie. Spróbuj zagrać agresywnie, ale jest już jak widzimy doskonale robotic facility. 6 lingów w drodze, no jednak w momencie, w którym tutaj będzie, to jest ciekawa sytuacja, bo jeżeli Oz będzie wychodził, żeby pozbyć się tej ekspansji, lingi będą czekały, żeby to wszystko przechwytywać, 3 gazy, czyli łącznie 4 gazy przejęte ze strony Lovely'ego, jeszcze ciekawiej to wygląda, uwaga na tą probę skautującą, bo ona tu może niespodziankę zostawić, czy jednak, no mogłaby na siłę, gdyby chciała, to byłaby fajna niespodzianka, chociaż lingi to właśnie przechwytują. Hmm.
Oj, Overlord, chociaż tutaj na lewo, jeżeli odbije, nie zostanie przechwycony. Za to Lingi prawie złapał tego Stalkera, prawie to robi zawsze wielką różnicę. 3 działa, no wszystko chodzi o to, że też pamiętajmy, ta haczerka jest bardzo blisko. Ja widzę, że w drodze jest Ler, plus 1 do obrony dla jednostek naziemnych. Lovely, co ty kombinujesz? Okej, to jest dosyć ciekawe. Na czacie ktoś powiedział, że widział, jak na Metropolis Teran poleciał komandant na złoto. Tak, tak się robiło, to bo czasami się zdarzała taka akcja, ale zrod złapany. Stalker na szczęście tutaj się dał radę uratować. Jest Immortal, jest Observer, ale Roachy nie będzie. No i Special Tactics ze strony Lovely'ego. Tak się zastanawiam, czy mocno myślą nad tą taktyką. Specjalnie to sobie przygotowywał, czy po prostu... spróbuję coś nowego zagrać. Hydry w drodze. Jeszcze ciekawiej, Hydra jest w drodze. No, ja jestem ogólnie zainteresowany tym, co robi Lovely. Też jest tutaj ciekawy numer, że zobaczcie, tutaj za chwilę klip zostanie rozprzestrzeniony, po to są rozstawione te Overlordy, jak doskonale widać, więc Hydry szybciej będą podchodziły. Autostrada z klipu już jest rozprzestrzeniona. Przelatuje sobie Overseer. Za chwilę powinien zobaczyć, że to jest klip jest tak rozprzestrzeniony, więc będzie wiedział, że coś tutaj hydrowatego jest w drodze. No i Hydry z odpowiednim zasięgiem zdejmą gateway'e, forge'e, zostaną kanony, zostanie jakiś Immortal totalnie niepotrzebny, przydatny na hydraliski. Kolejna ekspansja przejmowana. Jak widzimy, to jest złota, więc 2 złote ekspy. W tym momencie ilość harwesterów jest podobna, ale 400 minerałów, tutaj 300-400 minerałów na minutę różnicy, to jest naprawdę dużo. No i Hydry powolutku się tutaj zbliżają. Podchodzą, wychodzi tą armią z przodu, bo wie, że gdzieś tutaj musi walczyć. Pojawiają się hydraliski. Centry, żeby jak coś dzielić tą armię, to jest dosyć ważne. Immortale zadają tylko 20, no, tylko albo aż 20 obrażeń przeciwnikowi. No, trzeba trochę większą jednak masę tych hydr zrobić, nie ukrywajmy. 16 lingów, Baning Nest do tego wszystkiego również się pojawia. Tutaj Bane'y, no, dosyć ciekawe mogą być, jeżeli wpadną w te centry. Oraz z zelotami sobie poradzą wyśmienicie. Zasięg Groove Spines również się pojawia. No i zaczyna się teraz ta walka. Co jest targetowane? Cokolwiek jest targetowane. Na razie próbuje się podbić centry. Część centry padło. Lingów jest dosyć dużo. Za chwilę wszystkie Immortale zostaną zniszczone. Tak też jest. Ale Lovely teraz GG. Świetne, świetna zagrywka ze strony Lovely'ego. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Special Tactics. Naprawdę bardzo fajne. Wow. Okej. Okay. Dobra. Minutowa dosłownie reklama i wracamy.